kapitana. Oboje dzisiaj walczyliśmy o prymat na dzień dzisiejszy, po dzisiejszej kolejce. Udało się to trenerowi. Jeszcze raz gratuluję. Co można więcej powiedzieć? Przyjęliśmy zagrać głębszą defensywą, zagrać z kontry. Myślę, że do przerwy dobrze to wyglądało. Obie drużyny miały swoje sytuacje, po jednej, tak z tego co pamiętam. W drugiej połowie mieliśmy zagrać bardziej odważnie z kontry, a niestety przeciwnik nas karcił. Później przeszliśmy na dwóch napastników, troszeczkę udało nam się przycisnąć rywala, ale niestety nie udało nam się strzelić bramki. Przegrywamy mecz. Patrzymy już w przyszłość na kolejne spotkanie. Dziękuję. Dzięki za gratulacje. Na pewno był to bardzo trudny mecz z kilku powodów. Myślę, że rozbudziliśmy dosyć apetyty po zwycięstwach ze Stalą Mielec, z Wisłą Puławy, ale wiedzieliśmy, że będzie to zupełnie inny mecz. Przeciwnik się zamknie i operowanie piłką na pewno jest trudnym elementem, gdzie trzeba w toku rozwiązywać sytuacje boiskowe. Oczywiście mieliśmy sporo w pierwszej połowie dośrodkowań, ale te dośrodkowania były za głębokie i praktycznie wszystko bramkarz wyłapywał. Taki był sposób, zresztą taki sposób preferujemy i z tego stwarzamy dużo sytuacji. Ten mecz był o tyle też trudny, że sami zawodnicy jakby oczekiwali od siebie dzisiaj tego zwycięstwa, żeby potwierdzić właśnie te dwie wygrane właśnie z liderami. No i takie trudne mecze trzeba wygrywać, może tak powiem nieskromnie, bo jednak grając u siebie z zespołem, który jest blisko i próbuje sposobem, tak jak tu trener podkreślił, kontrą wygrać mecz, no to potrafiliśmy tą kontrę w większości przypadków neutralizować, a dopięliśmy swego. Cieszę się też, że bramkę strzelił Rafał Jankowski, bo jest to zawodnik, który pracuje ciężko, pracuje na treningu, jest zawodnikiem, który się nie obraża, że nie gra. Oczywiście żaden zawodnik nie jest zadowolony z tego, że siedzi na ławce, ale każdemu zawodnikowi tłumaczy, że jak wejdzie, obojętnie w jakim wymiarze czasowym, to musi pomóc sobie i zespołowi. Dzisiaj Rafał zrobił to, co do niego należy, czyli to, co do napastnika, strzelił bramkę zwycięską, wygrał mecz. I w szatni na pewno jest jego pozycja zdecydowanie wyższa. To jest bardzo ważne dla zawodników, że potrafią właśnie z taką pokorą podejść do swoich obowiązków. Nie zawsze to widzimy, ta głowa nie zawsze jest na odpowiednim miejscu, jeśli chodzi o tą stronę mentalną. Ale trzy zwycięstwa z rzędu, na pewno pozycja w tabeli, na pewno morale, na pewno wszystko to, co się wokół piłki kręci, w naszym przypadku, gdzie jest zbudowany od stycznia nowy zespół, idzie w dobrym kierunku i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Już się szykujemy na bardzo fajny i ciekawy mecz w Tychach. Na pewno będzie to dobre granie, to Tychy są faworytem, to Tychy są tym zespołem, które będą chcieli nas ograć, bo grają o awans, a my na pewno nie mamy nic do stracenia, będziemy próbowali popsuć krzyki gospodarzom. Także jeszcze raz dziękuję za gratulacje, życzę powodzenia w następnych meczach, panie trenerze, no, a mojemu zespołowi muszę złożyć gratulacje za 3 punkty, bo wygraliśmy z bardzo trudnym przeciwnikiem, który grał bardzo dobrze poukładany, jeśli chodzi o grę defensywną. Wygrać 1-0 to jest wielka sztuka w takim momencie. Dziękuję.